stwierdziłam dzisiaj, że w końcu mam trochę jakby energii, żeby ponagrywać i żeby po prostu coś tam ciekawego poopowiadać i pokazać. Bo wiecie, jak to jest, przez to, że cały czas jest lockdown, chociaż najśmieszniejsze jest to, że w Belgii to się nie nazywa formalnie lockdownem, tylko po prostu mamy mocno ograniczone różne prawa, więc tak technicznie jest to lockdown, co mi szczerze mówiąc jakoś strasznie nie przeszkadza, natomiast no przez to jakby dzień staje się bardzo, bardzo monotonny. Wstaję rano, pracuję i ogarniam wszystkie kole, maile i co tam mam do zrobienia i zorganizowania. W tak zwanym międzyczasie próbuję mieć trochę życia, no i potem znowu sobie trochę pracuję i trochę więcej jeszcze pracuję, jeszcze trochę bardziej pracuję. Więc tak generalnie mi to wszystko, mi ten czas po prostu płynie. Natomiast no, stwierdziłam, że poniedziałek jest takim dobrym dniem do nagrania vloga, bo te poniedziałki, wiadomo, są zawsze takie jakieś ciężkie i powiem, że ten mój dzisiejszy, mimo że oglądacie go w piątek, jest tragiczny po prostu i jest powiedzenie lepszy piątek 13 niż poniedziałek 16, zgadza się, potwierdzam, lepszy był ten piątek. W piątek jakoś tak płynnie mi życie szło i przyznam, że trochę od rana walczę, nie wiem, może ta żałobna poniedziałkowa czerń nie pomaga, niewykluczone. Jestem też wnerwiona, bo po prostu czekam i czekam na moje spodnie dresowe, bo zrobiła się zima i pomykanie w leginsach nie jest najlepszym pomysłem, bo jest po prostu zimno w tyłek. No, więc zamówiłam sobie zestaw spodni dresowych, wiecie, taki outfity robocze, no i trochę sobie po prostu czekam, no. Ale chciałam Wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy i w zasadzie się podzielić taką swoją refleksją. Chodzi o maseczki i o to, o jeden taki aspekt maseczkowania, który mnie strasznie, nie chcę powiedzieć bawi, bo to nie do końca bawi. Trochę mnie to irytuje i trochę uważam to za głupotę. Mianowicie ja uważam, że maseczki trzeba nosić. I mówię to ja, osoba z alergiami, z astmami, z problemem z łapaniem oddechu i generalnie u mnie zasapać się jest mega łatwo. W związku z tym, no to nie jest tak, że jakby noszenie maseczki jest dla mnie zupełnie bezwysiłkowe, jakieś mega przyjemne. Natomiast są badania i są bardzo konkretne badania, które mówią o tym, że to po prostu pomaga w czasach pandemii. EBM. Evidence-based medicine, to jest jedyne, co mnie interesuje w tym momencie. Dlatego wszystkie teorie spiskowe jakby u mnie to nie działa po prostu. Natomiast jest jedna taka rzecz właśnie w tym temacie, która mnie szalenie po prostu zaskakuje. Mianowicie strasznie dużo słyszę gadania, że maseczki to kagańce i ograniczają po prostu wolność, co jest dla mnie taką straszliwą bzdurą, bo jakby to co, okulary, ubrania, nie wiem, to wszystko też ogranicza Twoją wolność? Nie, tak nie jest, bo to nie ogranicza żadnej wolności. A już tam w ogóle te cuda z ustawami, rozporządzeniami i hierarchią aktów prawnych, to jest w ogóle osobny temat i tu w ogóle się obsiałam jak norka. Nieważne, w każdym razie, jedna rzecz. Uważam, że są sytuacje, w których rzeczywiście należy odpuścić maseczki. Na przykład taką sytuacją dla mnie jest poród i jak słyszę po prostu od przyjaciółki, że została zmuszona do noszenia maseczki w trakcie porodu, to po prostu szlak mnie jasny trafia. Szczególnie, że nie ma jakby prawnego wymogu, żeby kobiety nosiły maseczkę w trakcie porodu i uważam, że to jest po prostu niebezpieczne i że to po prostu zagraża życiu matki i dziecka i oddychanie w trakcie porodu jest super ważne i tak dalej. Ja nie muszę rodzić, żeby to wiedzieć. Ja nigdy nie musiałam rodzić, żeby to wiedzieć, więc okej, są jakieś pojedyncze sytuacje, w których rzeczywiście uważam, że należy się zastanowić. Natomiast na co dzień, wiecie, pójść do sklepu, pójść do pracy, posiedzieć w pracy i tak dalej, no to nie jest jakieś super wyrzeczenie. I śmiać mi się chce, jak słyszę wszystkie argumenty o grzybicy. Po prostu to jest dla mnie najzabawniejsze, że nagle wszyscy dostaniemy grzybicy płuc. Więc po pierwsze nie dostaniemy, bo są zawody medyczne, w których się maseczki, to nie tylko medyczne zresztą, z tego co kojarzę przecież też w różnych działach przemysłu, budownictwa i tak dalej, też się nosi różnego rodzaju maski, maseczki i tak dalej, bo po prostu no jakby to jest kwestia wyższego dobra w tym momencie i innego celu, w jakim nosimy te maski, ale to dalej jest noszenie maski.
I po prostu nie rozumiem tego argumentu o tym, że och, strasznie zła, zawilgocona maseczka i w ogóle tam się roi od grzybów i bakterii i tak dalej. Człowieku, to po prostu maseczkę zmień. Zmień na suchą maseczkę. I to jest coś, co ja zaczęłam robić praktycznie od początku tej pandemii. Gdziekolwiek jadę, mam ze sobą zawsze kilka maseczek. Mam po prostu w torebce paczkę z maseczkami. Różnymi. Bawełnianymi, jednorazowymi. I w momencie, jak czuję, że moja maseczka jest mokra, to ją po prostu zmieniam, bo to jest rzeczywiście, to jest mega nieprzyjemne, a po drugie rzeczywiście może gdzieś tam, wiecie, w dłuższym horyzoncie czasowym być takie mało zdrowe. I najśmieszniejsze jest to, że dla mnie to jest mniej więcej, to jest kwestia higieny osobistej, że jeżeli ktoś nie zmienia maseczki i nosi, i i te wszystkie żarty o 3-miesięcznym noszeniu maseczki i hartowaniu się, to jest też coś, co mnie po prostu rozwala, bo no człowieku, no czy przez 3 miesiące nie zmieniałbyś gaci? Bo dla mnie to jest mniej więcej ten sam level. Jakby majtki i maseczki to jest dla mnie bardzo podobny kaliber. I uważam, że po prostu no, to jest element higieny osobistej. No kup sobie człowieku tych maseczek trochę i po prostu no, zmieniaj je w ciągu dnia. I zmieniaj je sobie tak często, jak tylko tego potrzebujesz. No bo nie oszukujmy się, no okej, okay, jasne, w kwietniu było to ciężko. Natomiast obecnie wybór i dostępność na rynku maseczek jest duża i w ogóle przyniosłam sobie właśnie parę maseczek, które mamy w domu i żeby pokazać, bo też jakby słyszę często ten argument o tym, że a maseczka mnie dusi. To poszukaj maseczki z innego materiału. Poszukaj takiej maseczki, która ci po prostu pasi, bo ja też tak mam, że nie każda maseczka jest po prostu dla mnie dobra. No ale tak, mamy maseczki jednorazowe. Takie najzwyklejsze. Ale ja sobie zdaję sprawę, że to jest mało ekologiczne, więc raczej tych maseczek nie używam. One są u nas awaryjnie, bądź jakby ktoś po prostu się zjawił i potrzebował. Więc to rzeczywiście tak różnie. I one są w sumie też dobre, jak zdarza mi się, że mam na sobie trochę cięższy makijaż i gdzieś muszę iść, bo one rzeczywiście pomagają. Dla okularników to od razu mówię, że to jest akurat maseczka właśnie też z blaszką. Także można. Kolejna maseczka i to jest jedna z moich ulubionych maseczek. Ona jest taka trochę grubsza, dwuwarstwowa. I w ogóle też podlinkuję chyba film Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot, gdzie są właśnie wszystkie maseczki jakby konkretnie omówione, wszystkie typy. Razem z tym po prostu jak one działają. I jednowarstwowe, bawełniane, dwuwarstwowe i tak dalej, tam wszystko jest. Mam moje ukochane koty i to były w ogóle pierwsze maseczki, które mieliśmy. Bardzo lubię tego kota. I ona też jest dwuwarstwowa, bawełniana. Też najzwyklejsza po prostu maseczka. I wreszcie są też maseczki bawełniane. To są akurat maseczki Michała z... Okej. Chodzi mi o to, że też normalnie mają druci, więc też można je dopasować do okularów. I rzeczywiście jakby ta kwestia okularów jest chyba najtrudniejsza, bo jakby dobrego patentu jeszcze chyba nikt nie znalazł, takiego super patentu na okulary i maseczkę. No dla mnie to nie jest jakiś super problem teraz. Był jak było jeszcze ciepło i słonecznie, bo wtedy pod okularami słonecznymi mi się mega, mega parowało. Natomiast teraz już nie, ale widzę, że po prostu no, ludzie mają z tym problem i tu rzeczywiście współczuję. Natomiast cała reszta przypadków... I mówię, ta narracja o grzybicy i narracja o kagańcach to są dwie, które mnie po prostu tak mega rozwalają. Po prostu jestem za każdym razem oniemiała, jak słyszę ten temat. No. Także tyle. Musiałam to po prostu poruszyć, bo mam wrażenie, że to jest po prostu niesamowity poziom absurdu. Ja wiem, z czego to wynika. To jest po prostu, jakby mamy tak niewielki wpływ na tą sytuację i tak wiele rzeczy na nas najczęściej spada, że jakby wyżywanie się na temacie maseczek jest bardzo proste. I to jest bardzo prosta rzecz do awanturowania się i jakby skupiamy się tutaj i ignorujemy dużo większe problemy, z którymi sobie nie radzimy, na które nie mamy wpływu. I to jest po prostu taka strategia obronna. Natomiast niestety to jest strategia obronna, która może być po prostu w dłuższej mierze bardzo szkodliwa i dla osoby, która ją stosuje, i dla otoczenia. I głównie z tym mam po prostu problem. No. Także tego. I od razu uprzedzam, jakby ktoś chciał ze mną dyskutować na temat maseczek, to naprawdę proszę o konkrety i o konkretne fakty, a nie o filmy z YouTube'a z żółtymi filmami. Z żółtymi napisami. Także no, to tyle. Szczerze mówiąc, trochę dzisiaj gonię, więc stwierdziłam, że potrzebuję jakiegoś szybkiego obiadu. I z ciekawostek,
To jest chyba w miarę popularne, bo ja to kojarzę i z Biedronki, i z Lidla, i to są takie szybkie, no szybkie, no relatywnie szybkie, nieskomplikowane dania, ale jeszcze w miarę zdrowe, więc będę próbowała tym razem czego? Pęczaka z kurkami, cebulką i notką pietruszki. No zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Myślę, że tego powinno wyjść całkiem spora porcja, także będę eksperymentować. Więc tu mamy rezultat i okej, to nie wygląda, ale to jest naprawdę bardzo smaczne. Generalnie trochę dodałam jogurtu, żeby. W przepisie była śmietana, ja dodałam jogurtu, żeby było takie bardziej kremowe, ale nie aż tak kremowe i kaloryczne. Ale jedno co, nie wierz się opakowaniu. Moim zdaniem to potrzebuje nie 25 minut z wodą, a z godzinę i tak no 2 razy tyle wody, ile jest w przepisie. Bo jednak trochę lubi przywierać. Tak z ciekawostek, bardzo długo nie rozumiałam fenomenu pogrebionej ziemi wokół nagrobków na cmentarzu. Po czym chyba się starzeję, bo zaczęłam robić dokładnie to samo z dywanem w trakcie odkurzania. I to po prostu jest takie mega satysfakcjonujące, jak on jest wszędzie ułożony w tą samą stronę. Także no, na razie dywany, pewnie przyjdzie też czas na nagrobki. Tak, że robię zadanie domowe z francuskiego, także nic fascynującego.